O, witaj, 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 witaj. 3, 2, 1. Cześć wszystkim, ja jestem Pałek. Ze mną jest Beaches. Yo. I Chrisu. Siema! Siema, siema. W co dzisiaj gramy, panowie? Ja nie mam pojęcia. Jest to stara gra o kartach, które mogą być trochę przesadzone jednak, moim zdaniem. W rzeczy samej, dokładnie o to chodzi. No, to Chrisu, dołączasz w końcu czy nie? Tak, 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 już to robię. Nie mam pojęcia o grze, ale dam radę. Czekaj. Beachesowi wytłumaczyłem już generalnie o co chodzi. On nie czai nic o co chodzi. Ale generalnie chodzi o to, że... słuchaj, masz tak, co nie? W tej grze chodzi o to, że główny mistrz gry pokazuje wszystkim graczom kartę. Zwizualizujcie to sobie tutaj. I na tej karcie mamy jakieś tam zdania, co nie? I między tymi zdaniami będą jakieś puste miejsca. I w te puste miejsca masz wstawić słowa, które będą pasować do tego, do tych kart, które będziesz miał przed sobą. Ja już znam takie gry. Najbardziej kojarzy z pewną grą, z którą graliśmy już dawno. No, myślę, że będziesz kojarzyć na pewno. Rysuj krzesło. Nie, to nie są kalambury, przykro mi. Dobra, już możemy startować. Możemy startować, Chrisu. Chrisła matka. Za jakieś 5 minut się wracamy? Dokładnie tak. Za chwilę wracamy. Weź spauzuj. O co chodzi? Dlaczego powtarzasz po angielsku? Okej. Dlaczego to po nieważne. Polsku? Dlaczego nie po polsku? Okej, no nieważne. Poczekaj chwilę, stop. Ja to zrobię po polsku, bo ja nie chcę mieć po angielsku, to się może tłumaczyć. W ogóle kto polski, kto angielski wziął? Tu na pewno jest opcja polskiego, bo pamiętam, że grałem po polsku. Nie masz naftowego ustawień? Nie, nie mam ustawienia, żeby dać na polski. Czekam, może przejdę. Chyba krótka przerwa będzie i zaraz znowu. Będzie króciutka przerwa znowu zapewne. Angielską wersję, żeby nie było tego staje się. Czy? No. No, cześć wszystkim, witajcie. Ja jestem Pałek, ze mną są moi koledzy. Chrisu. Siema. Który jest hostem gry. Oczywiście. I kolega staje się. Sorry. Ale kim się stajesz? Sam. On się nikim nie staje. Dobra, gotowi? Wytłumacz zasady tej gry. No więc tak. Więc, zasady tej gry. Karty przeciwko ludzkości. Zasady są bardzo proste. Słuchajcie, jeden z nas będzie mistrzem gry. Co każdą rundę. Będziemy się oczywiście zmieniać i chodzi po prostu o to, że my pokazujemy na swojej karcie jako mistrz, zwizualizujcie sobie tę kartę tutaj, jakieś tam zdanie albo sformułowanie w zasadzie. I do tego sformułowania trzeba dodać coś w puste miejsce. Będziemy mieli oczywiście rozlosowane różne karteczki na dole, białe. I musimy po prostu wybrać jedną z tych karteczek, to co będzie naszym zdaniem najbardziej pasować. Dobra. Do tego sformułowania. Zasady proste. Zasady proste. Jak dobra, chociażby... O, jestem czarnoksiężnikiem. Wow. Okej, okay, dobra. Dobra, to, no to... A czarnoksiężnik czyta na początku. Mój plan dominacji nad światem zaczyna się od... Ale mi to nie odpaliło. Jak to ci nie odpaliło? Nie ma, jestem tutaj na tym.
Jesteś cały czas na stronie głównej? Nie, jestem tutaj, no czekamy na graczy. Co? Tak. Wait, what? Wait, what? Weź się odśwież i dołącz do nas jeszcze raz. Jak widzicie, problemy techniczne się zdarzają. No cóż. To jestem. Jesteś? Mój plan dominacji nad światem... To ja czytam, to ja czytam, bo ja jestem czarnoksiężnikiem, wybierasz karty. Mój plan dominacji nad światem zaczyna się od... I od czego? Wybierajcie. Aha. Cięcie. Dobra, już dobra. Jesteśmy. Witamy po krótkiej przerwie. Jak widzicie, problemy się też zdarzają. Lecimy. Co już sprawia, że... Jesteśmy tutaj wszyscy, tak? Wszyscy co tu sprawia... jesteśmy. Tak, tak. Dobra. Tak, tak. Co sprawia, że elf natychmiast wytryskuje? Że elf natychmiast... Wybrałem. No, jeszcze tylko fafek nie wiem. Fałek, dawaj, czekaj. Jak jesteś zboczony, to zrozumiesz, że tak powiem. Co sprawia, że elf natychmiast wytryskuje, powstanie z grobu? Co natychmiast sprawia, że wytryskuje elf? Powiedz mi. Czy powstanie z grobu? Jak jesteś zboczony? No dobra, nie jesteś zboczony wiem, jednak. Wiem o co ci chodziło, wiem o co ci chodziło, ale nie, nie. Dobra, to teraz fafek. Dobra, teraz ja jestem mistrzem gry. Dobra. Aby przygotować się do nadchodzącej roli, Daniel Day-Lewis zanurzył się w świecie. Co? No musisz wybrać kartę teraz do tego pasującą, według ciebie. Tu gdzie masz puste miejsce, możesz no do zboczoną, tego masz dostawa. Zależy to od ciebie. Myśli samobójcze. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć o czym mówi Fofek, zależy od pierwszy odcinek u mnie na kanale. Zgadza się. Dobra. Aby no przygotować czytaj, się do nadchodzącej roli, Daniel Day-Lewis zanurzył się w świecie k***a tak dużego i tak k***ego, że nawet światło nie zdoła uciec. Aby przygotować się do nadchodzącej roli, Daniel Day-Lewis zanurzył się w świecie brutalnej policji. Brutalności policji. To nie ma sensu nawet. Ani jedno, ani drugie. To zadecyduj. Czy zboczony, czy proszę. Nie? Dobra. Dajesz teraz. Staje się. Twoja kola. Kolej. Okay, kola. Muszę znowu się załączyć. No, masz. Nasza szkolna została całkowicie zniszczona przez... Dawaj, Paweł, bo ja mam już Dawaj. I trudny wybór. Czytaj. Czytaj. Musisz czytać. Czemu nie przeczytałeś? Musisz czytać, to jest to ostatnie wymagania tej gry. Ale to prawda, to pasowało idealnie. Kombinezon Armani. $1000 kolacja dla twojego w tej eleganckiej restauracji, $300 wyraz jej twarzy, gdy zaskoczysz ją bezcennym. Już się boję. Czym bezcenny? Co może być bezcenny? Co może być bezcenny? Dobrze, nie jedzie się, aż tam weźcie, to dajcie to wreszcie. Staje się, dawaj. Kombinezon Armani, $1000. Kolacja twojego tej eleganckiej restauracji, $300. Wyraz jej twarzy, gdy zaskoczy się bazongami. No? Bazongami. Bazongi spoza świata? Bazongami spoza świata.
razie twarz, gdy zaskoczy się cud porodu, bezcenny. Tak, to lepsze było. No, z ząbkami mi nie pasowało całkowicie, bo jest ząbki po prostu świata bezcenny. Tak. No, dać. Tańcz, nie, jakby nigdy nie patrzył. Kochaj. Jakbyś nigdy nie doznał obrażeń. I żyj, jak jesteś. Dobra, będzie zabawne. Tańcz, jakby nigdy nie patrzył. Kochaj, jakbyś nigdy nie doznał obrażeń i żyj tak, jak jesteś ewolucją labiryntu. To nie ma sensu, jak to akurat. Tańcz, jakby nigdy nikt nie patrzył. Kochaj, jakbyś nigdy nie doznał obrażeń i żyj tak, jak jesteś. Piciem Divi Cup Beyoncé i stawaniem się nieśmiertelnym. Niektóre ma sens, a które nie. Przykro mi, ale no sorry. No sorry, to... Dobra, na razie ewolucja nie ma takich, labiryntu. Nie ma takich co nie? Nie ma. No tak, jeszcze na razie nie ma takich, dobra. No, o, czytaj. Czekaj, bo mi się nie załadował jeszcze. Dobra. Pierwszym działaniem Donalda Trumpa jako prezydenta było zakazanie. Jak znacie politykę, to jest dobre. Bo ja nie widzę tego znowu. Dajesz, czytaj. Bo ja tego nie widzę. Nasz kolega jest... No po prostu mi się nie wczytuje to. Ci oddział, zostajmy przy tym. Pierwsze działanie Donalda Trumpa jako prezydenta było zakazanie aktywnego punktu rozmów. Pierwsze działanie Donalda Trumpa jako prezydenta było zakazanie tego. Nie. Dobra. Yes. Ale moje było lepsze. No właśnie, aż sam się zdziwiłem, że to wybrałeś. No właśnie, jestem dziwny, że to wybrałeś. Kiedy byłem dzieckiem, graliśmy w Cowboysów. I co? W co mogliśmy grać jako dzieci? Dobra, ja się, ja się napiję, bo muszę się przygotować. Gardło już nie jest suche. Lecimy. Nie, o to mi chodziło trochę, ale dobra. To jest głupie, ale kiedy byłem dzieckiem, graliśmy w Cowboysów i... Ciekawe. Kiedy byłem dzieckiem, graliśmy w Cowboysów i kremowe plastry prawdziwego awokado z Kalifornii. Sorry. Trzeba być po prostu chorym umysłowo, żeby umieć tak w ten sposób to analizować. O. O, wygrałeś. Wygrałem. Całą rundę daliśmy. Wygrałem. Dajmy teraz 10 punktów. Lecimy. Kolejna runda. Dobra. A zatem. Teraz ja jestem mistrzem gry. Tak. Czyli mi się nie załadowało. Jeszcze ci się nie załadowało. Dobra. To poczekamy na naszą kolegę. Chwilę. Dobra. Tłumaczenie wyłączone. Dobra. No, lecisz. Mądry człowiek powiedział: wszystko dotyczy seksu. Z wyjątkiem seksu. Seks dotyczy. Tak. Wiecie, co mogłem wziąć? Niski standard życia. O, dobra. Jeśli to zrozumiesz, to jestem pełen podziwu. Dobra, już. Mądry człowiek powiedział: wszystko dotyczy seksu. Z wyjątkiem seksu. Seks dotyczy.
karła, który nie pozostawi cię samego, dopóki nie porównasz rozmiarów p***a. Mądry człowiek powiedział, wszystko dotyczy seksu, z wyjątkiem seksu. Seks dotyczy samego diabła. Dobra, okej. Okej. Jest, ale to było dobre. Okej, okay, właśnie wiedziałem, że... Wyraziałem, że zrozumiesz. Okej, okay, dobra. Dobra. Czytaj. Ale to ty jesteś. A, no to... Kurde, nie załadowało mi się. No to czekamy na naszego kolegę znowu, posiedzonego jak zwykle. Czytaj. Złotka kraina. To w zasadzie powinno być przetłumaczone. Mój kraj, to słodka kraina. Nie, kurde, co ja wziąłem? Nie to chciałem. Co? Czytaj, my czekamy. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie, co tutaj jest grane. Aj, to słodka kraina. Moja kolekcja japońskich zabawek. Mój kraj, to słodka kraina. Rzucania w dziewczynę. Dobra, to już wolę ja. Jest, już ma pół. Czemu jesteś taki miły? To jest zbyt miłe. Idę jak burza. Mój dziadek wspiął się z niczego, kiedy przyjechał do tego kraju. Miał tylko buty na nogach i... Co, penis na nas głowy? Uciekamy. Dajesz. Wybrałeś wapek? To jest takie spooky, troszeczkę, powiedzmy. Mój dziadek wspiął się z niczego, kiedy przyjechał do tego kraju. Miał tylko buty na nogach i niski standard życia. Mój dziadek wspiął się z niczego, kiedy przyjechał do tego kraju. Miał tylko buty na nogach i rosyjską super gruźlicę. Czemu? No niestety, jego wygrał. Niski standard życia! Nie, mój jeszcze nie wiem. To nie dostawa, to... O nie! Znowu muszę zresetować, bo to nie to zdanie. Spoko. Moje pasuje tak, powiedzmy. Powiadasz. Tak powiadam. To nie jest dostawa, to rzetelna gra. To nie jest dostawa, to stoły. Jedno jest takie, nawiązuje do naszej gry, ale takie no mech. A drugie jest takie... więc wybieram mech. Jest, wziąłem. Nie miałem niczego lepszego. No. To nie jest dostawa, to stoły. Dobra. Zgoda akademicka za. Idzie to. Tutaj dwa musimy wybrać. Tak, dwa. Dobra. Ciekawi, co to będzie. Nagroda akademicka za pasywno-agresywne notatki. To było dobre.
Wspierający, którzy wsparli tablet top na poziomie 25 tysięcy dolarów, byli zaskoczeni, że otrzymali od samego Will Waitona. Waitona. No, powiedziałem Waitona. No to co? Co macie tam? Co za 25 tysięcy dolarów mogli dostać? Wspierający, którzy spali tablet top na poziomie 25 tysięcy dolarów, byli zaskoczeni, że otrzymali zawstydzone zwłoki Larry'ego Kinga od samego Willa Waitona. Wspierający, którzy spali tablet top na poziomie 25 tysięcy, byli zaskoczeni, że otrzymali spadek pasów tak ogromny, że rozrywa gwiaździste sklepienie, aby odsłonić oblicze Boga od samego Willa Waitona. Co? To zwłoki też są zawstydzone. No, to prawda. Jadąc na Broadway w tym sezonie. Musical. Ej, to pasuje idealnie, nie powiem, że nie. To nie pasuje, to idź. No, za chwilę zobaczymy, czy pasuje idealnie. Czekamy na naszego kolegę. Okej. Jadąc na Broadway w tym sezonie spalania Białego Domu. Musical. Jadąc na Broadway w tym sezonie twarz pełna s**my konia. Musical. Ta cisza mówi zbyt wiele, proszę. Dałem wątek z Białym Domem na Broadway jeszcze. Broadway, Biały Dom. No i no, ale wiesz, no. Takie dobra, czytaj. Zbyt oklepane. Czytaj. Okej. Okay. Tłumaczenie. Stany Zjednoczone ścigały się ze Związkiem Radzieckim na księżyc, ale Krzysztof skierował miliony pesos na badanie nad. Odmień to sobie. Tylko przeczytaj, nie? Dobra, już jest. Rząd Meksyku skierował miliony pesos na badania nad pieprzowych migdałów. Toną pieprzonych migdałów. Skierował miliony pesos na badania nad pieprzową do śmierci w pewnym momencie z powodu. Kumar. Nie, to już... To będzie to. Tak, tak! Kurde. To na pieprzonych migdałów wygrała. To na pieprzonych. Wytyczne bezpieczeństwa na lotniska zabraniają. W samolotach. No cóż. No cóż, Gdybym był normalny, nie wiem, zabroniłbym, nie wiem. Palenia? Ja nie miałem dobrego, musiałem wybrać jakieś byle jakie. Wytyczne bezpieczeństwo na lotnika zabraniają wycierania... Wycierałem jej tyłek? Wycierania jej tyłek? W samolotach? Zabraniają bycia kobietą? Okej. Co dam to, bo wycierania jej tyłek nie wiem, co? Być jak kobietą. No, chyba jest na toaletę i można chyba wycierać tyłek. To było idealne. Chevy Tahoe dzięki mocy i przestrzeni do zabrania... Czegoś. Wszędzie. Ale czego? Dobra, weź to odmień.
Chevy Tahoe dzięki mocy i przestrzeni do zabrania KKK wszędzie. Szczęśliwych tatusiów ze szczęśliwymi sandałami wszędzie. No sorry, no nie mogłem tutaj już nawet komentarza dodać, bo to było oczywiste. Dobra. No, czytaj. Czytaj, panie, staje się. On się stał. On stał. Najnowszym i najtrudniejszym wyczucie Dawida Blaine'a musi uciec z... To będzie takie średnio złe. Dobra. Najtrudniejszym wyczynie Dawida Blaine'a musi uciec z... Dostawania się. Mamą? Niezwykłych obcisłych spodni. No to byłaby ucieczka. Yes. To by była ucieczka, no. To jeszcze widzę z tych spodni, jak ucieka. Zamiast jakaś kartą w tej rundzie, wszyscy muszą wpatrywać się w kart czara, wydając dźwięk, który wydaje się pospływania czegoś pysznego. Co? Sykaj, hej! Dobra, musicie się podsłuchać. To jest trochę dziwne. Gdzie? Czekajcie, pokażę tekst oryginalny. Jest 20 minut materiału już. Jest już 20 minut. Dobra, no to niedługo możemy kończyć w sumie. No, pierwszą część. Ale jeszcze... To jest ostatnia runda w tym odcinku. Dawać. No to mnie nie będzie w następnym. No niestety, takie życie. Może... A właśnie, jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z... Bomby, rozbrajania, piszcie w komentarzach. A ja czytam karty. Zamiast zagrać kartą w tej rundzie, wszyscy muszą się wpatrywać w kartę czarnoksiężnika, wydając dźwięk, który wydaje się po spływaniu czegoś pysznego, na przykład deregulacji rynku hipotecznego. Który miał być śpiesznego, a nie rynek jakiś. Po spływaniu Neila Patryka Harrisa, dobra, przynajmniej chodziło o zjedzenie kogoś. No cóż. No cóż. Ja nie miałem tutaj nic, co mogło dopasować. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego, trzymajcie się, cześć. Cześć. Wow.